Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i kontynuujemy nasze rozważanie. A o czym mówimy? Poszukujemy źródeł, drzwi, przez które wchodzi przekleństwo do życia ludzkiego. Jeśli uczestniczycie od początku, to pamiętacie, iż na drugim wykładzie mówiłem o przekleństwie, które spada na ludzi z powodu ich antysemityzmu. Bóg powiedział już do Abrahama: kto ciebie będzie i potomstwo twoje będzie błogosławił, błogosławiony będzie. Kto ciebie i potomstwo twoje przeklinać będzie, przeklętym będzie. A więc antysemityzm. I to wcale nie musiało być tak, że myśmy byli antysemitami. Mogło być tak, że nasi przodkowie nimi byli. Ale my stanowimy jakąś całość. To nie jest tak, że jesteśmy wyizolowani, że jesteśmy jednostką odseparowaną w naszych rodzinach. A zauważcie, że Bóg często, jeśli przewinił jeden członek rodziny, konsekwencje ponosiła cała rodzina. Przecież tak nie było z Achanem. On zawinił, ale konsekwencje poniosła jego żona, dzieci i cała jego rodzina. Kiedy Bóg mówi o Abrahamie, to zawsze mówi: jam jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. A więc poszerza. Może stąd się bierze też owo słowo apostoła Pawła: jeśli uwierzysz ty, to będziesz zbawiony. Ale także to błogosławieństwo, ze względu na to, że ty uwierzysz, będzie usiłowało przedostać się, by cały twój dom był zbawiony. Oczywiście decyzja należy do nich. To nie jest tak, że ojciec odpowiada za swojego, na przykład zawsze odpowiada za swojego chrobrego syna. Ja myślę, że Samuelowi niewiele można zarzucić. A jak już tu parokrotnie mówiłem, jego synowie byli nicponiami. I choć ojciec chciał, no ale cóż mógł zrobić? Bo w ostateczności decyzja należy do jednostki. To błogosławieństwo wisi nad całym domem, ale można je akceptować, ale też można je równie dobrze odrzucić. I podobnie rzecz się ma z przekleństwami. Jeśli nasi przodkowie poprzez swój antysemityzm ściągnęli na naszą rodzinę przekleństwo, my możemy się spod tego przekleństwa wyłamać. Dlatego w ostatni wieczór, za 2 tygodnie, będziemy mieli taką specjalną modlitwę, może nawet pokutną modlitwę, bo takie modlitwy spotykamy w Piśmie Świętym. Pokutną modlitwą modlił się Daniel, pokutną modlitwą modlił się Nehemiasz, nie z powodu swoich win, nie, nie. Oni się modlili modlitwą pokutną z powodu win ich ojców. I w ten sposób odcięli się od przekleństwa, które wisiało nad ich rodzinami. No, a więc pierwszym źródłem przekleństw jest antysemityzm. Drugim źródłem, o którym rozmawialiśmy sobie poprzednim razem, są przekleństwa. A więc ktoś przeklinał być może naszych dziadów, pradziadów. I to przekleństwo może wisieć nad daną rodziną do drugiego, trzeciego pokolenia. Tak, to jest możliwe. Dawałem przykłady. Jest ich mnóstwo w Biblii, że rzucano przekleństwo, a to przekleństwo potem dotykało drugie, trzecie pokolenie. Jeśli będziecie czytać kiedykolwiek, no, a dobrze by było, żeby się to robili,
pierwszą księgę Samuelową, to zauważcie nieodpowiedzialność w postępowaniu króla Saula, kiedy toczyli walkę z Filistynami. Lud cały dzień toczył walkę. Był już zmęczony i wyczerpany. A gdzieś tam na polu było mnóstwo miodu z dzikich pszczół. I nie wiadomo z jakiego powodu, co przyszło Saulowi do głowy. Powiedział coś takiego: przeklęty każdy, kto by przed zachodem słońca spożył cokolwiek. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił w swojej pewnie niezdrowej, nieodpowiedzialnej gorliwości. Bo głupia gorliwość jest, nierozsądna gorliwość jest fanatyzmem. No a pamiętacie, jego syn Jonatan nie był przy tym obecny. Wziął więc laskę, zamoczył w miodzie i spożył ten miód. Izrael poniósł porażkę. I wtedy zaczęto doszukiwać się tylko Bóg nie odpowiedział Saulowi na jego pytanie. Czy mamy wyruszać do walki, czy nie? Bóg nie odpowiedział. I Saul się zaczął zastanawiać, co jest przyczyną, gdzie jest grzech. No i zaczął dochodzić, co może być przyczyną. I jak będziecie czytać, zauważycie, że w końcu doszli do tego, że przyczyną jest to, iż ktoś złamał to rzucone przez Saula zobowiązanie, aby nie spożywać. I zaczęto wtedy rzucać losy. I los padł na Saula i na Jonatana. A więc znowu to popatrzcie, Bóg tu widzi ojca i syna. A w końcu rzucono los między Saulem i Jonatanem i los padł na Jonatana. Ale ludzie wtedy stanęli w jego obronie. On nie wiedział o tym. Ale ja chcę wskazać, że przekleństwo, rzucone przekleństwo, ma jednak w sobie pewien potencjał złej mocy. Diabeł jakby bierze to przekleństwo, by tym przekleństwem dręczyć tych ludzi, na których zostało ono rzucone. Dlatego Biblia pod adresem wierzących ludzi w sposób kategoryczny nakazuje: błogosławcie, a nie przeklinajcie. Nam, którzy poznaliśmy prawdę, pod żadnym pozorem nie wolno rzucać przekleństw pod czymkolwiek adresem. Mało. List do Tytusa, 3 rozdział, jest napisane, że nie wolno nam nawet źle mówić o kimkolwiek. A cóż dopiero rzucać przekleństwa? Apostoł Paweł, wysyłając Tytusa na Kretę, powiedział mu: naucz wierzących ludzi, aby o nikim źle nie mówili. Nie wolno o nikim źle mówić. Ja wiem, że człowiek ma to do siebie, że w efekcie, w rozpaleniu może coś o kimś źle powiedzieć. Ale jeśli się zreflektuje, opamięta, powinien cofnąć to, co złego powiedział. A więc prosić Boga, aby to słowo zostało wstrzymane. Nie wolno. Nie wolno o nikim źle mówić. A cóż dopiero rzucać przekleństwa. Ale myślę tak, że rzucaniem przekleństw albo przeklinaniem kogoś to jest tak jak z mieczem obosiecznym. Jeśli, jak wiecie, miecz ma dwie strony, którymi można ciąć. A więc można ciąć przeciwnika, ale można się też zranić.
Jeśli więc my, mając poznanie prawdy, kogokolwiek przeklinamy, to może się zdarzyć, że na zasadzie co człowiek sieje, to też zbierać będzie. A więc jeśli siejemy przekleństwo pod czymś adresem, to to w ten sam sposób może do nas wrócić. Mało. Bo nigdy nie jest tak, by rolnik siejąc jedno ziarno potem zbierał. Zawsze zbiera więcej niż zasiał. W jednym kłosie jest około 100 ziaren, a zatem jedno ziarno rodzi 100 ziaren. Jeśli więc ktoś sieje wiatr, zbiera, jak powiada Słowo Boże, co? Burzę. A więc ktoś, kto sieje wiatr, na tego spotyka burza. A więc nie wolno nikogo przeklinać, bo w ostateczności sami potem to zbieramy. Na nas to spada. Dlatego Biblia mówi, nie przeklinajcie, a błogosławcie. Błogosławcie. Błogosławiąc innych, zbieramy błogosławieństwo, ponieważ wraca ono do nas w sposób dwójnasobny albo stokrotny. Ale to są tylko dwa źródła, na które wskazałem. Dzisiaj chciałbym wskazać na trzecie. Trzecie źródło myśmy już przy jakiejś innej okazji analizowali, omawiali, ale dzisiaj wypada je powtórzyć. Tym trzecim źródłem jest przechowywanie, gromadzenie przedmiotów obłożonych klątwą. A więc zatrzymywanie w swoim depozycie w domu przedmiotów obłożonych klątwą. Mogą to być posążki pogańskich bóstw, na przykład. Ktoś wyjeżdża gdzieś do Indonezji, do Indii i przywozi sobie stamtąd jakiś posążek. Niby to jest atrakcja turystyczna, niby to jest pamiątka turystyczna. Ale pamiętajcie, co mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, że za każdym bóstwem, pogańskiej religii w zasadzie stoi demon. Mówi apostoł Paweł, jeśli ofiarowujecie ofiary bałwanom, to w rzeczy samej nie bałwanom ofiarowujecie, a więc posążkom, ale demonom, które się za nimi kryją. A więc jeśli ktoś przywozi sobie takie bóstwo, rzeźby, Buddy albo jakiegoś tam jeszcze innego pogańskiego bożka i stawia sobie go gdzieś na widocznym miejscu, no w ogóle, jeśli go posiada w domu, no to nie dziwmy się, że diabeł przychodzi jakby do swojej własności. Uzurpuje sobie prawo przychodzenia do jakby swojej własności. A więc mogą to być pogańskie bóstwa. Mogą być to instrukcje dotyczące wywoływania duchów. A więc jakieś książki spirytystyczne. Mogą to być karty do wróżenia. Mogą to być talizmany, amulety, którym się przypisuje nadnaturalną moc. I już to razy czytałem albo słyszałem, jak ktoś mówił, dzięki temu, że miałem ten talizman, ominęły mnie kule podczas wojny. Albo dzięki temu, że podkowa była gdzieś tam na odrzwiach,
domy wokół spłonęły, ale mój dom został zachowany. A więc mogą to być jeszcze bardziej może dzisiaj charakterystyczne albo łatwiej dostępne rzeczy. Jak na przykład mogą to być płyty, taśmy z muzyką satanistyczną. Ja wiem, że niektórym młodym ludziom to nie w smak, gdy się o tym mówi. No bo oni hołdują w tej nowoczesnej, wrzaskliwej, pełnej hałasu muzyce. Ale nie zawsze są świadomi, a dobrze by było, żeby sobie wreszcie uświadomili, że niektóre taśmy, niektóre płyty to są hymny pochwalne skierowane pod adresem szatana. Heavy metal, black metal, przecież ci wykonawcy, oni nie tylko ryczą jak demony w piekle, ale także się ubierają nawet na wzór diabła z rogami, świecidełkami i tak dalej, i tak dalej. I jeśli teraz ktoś tego słucha dniami i nocami, no to wiadomo, czego się można spodziewać. Można się spodziewać przekleństwa. Ja nie chcę tu grać na emocjach, ale wielokrotnie mi się zdarzało słyszeć, że dopóki te rzeczy były w domu, dopóki mój syn albo córka słuchali, dopóty był niepokój, dopóty nie można się było z nimi domówić, byli jacyś krąbni, nieposłuszni, dopóki się nie nawrócili. Jak się nawrócili, jak to wynieśli, wyrzucili, atmosfera w domu w sposób zdecydowany się zmieniła. No więc trzeba by było przejrzeć, więc może kasety, trzeba by więc może przejrzeć składowiska z płytkami i zobaczyć, czy nie ma tam czegoś, do czego diabeł rości sobie prawo. Ja nie chcę powiedzieć, że wszelka hałaśliwa, wrzaskliwa muzyka jest godna odrzucenia. A ja widocznie już jestem za stary. Mi ona nie odpowiada. Nie odpowiada. Ja wolę sobie posłuchać takich oto pieśni jak Wielkim Szty, jak te, które prezentowała tu grupa, niż, a nie chcę wypowiadać źle się o kimkolwiek, ale na przykład nie akceptuję. I wybaczcie młodzi, nie akceptuję, bo ich styl wykonania niczym się nie różni od tej grupy angielskiej. Pewnie ją znacie. No, mniejsza o to. Śpiewającej taki twardy rock. A w zasadzie to prawda jest taka, że chrześcijańskie zespoły, tego typu chrześcijańskie zespoły wzorują się właśnie na tych świeckich zespołach. Ale to jest mój punkt widzenia, moje patrzenie. Muzyka jest od tego, żeby w niej dusza się mogła rozpływać, żeby można było w niej odpoczywać. Wyobrażacie sobie taki zespół w świątyni? Wyobrażacie sobie, jak biegają po scenie, jak wrzeszczą, jak krzyczą, jak rzucają? Co to jest? Jak by się to miało do świątyni, gdzie Bóg powiedział, że tam ma być cisza, bo On tam się chce spotykać z ludźmi. Nie każde tak zwane uwielbianie jest naprawdę uwielbianiem. Jest to naśladowanie świeckiego sposobu bycia. No ale nie o tym mam mówić. Jeśli natomiast z naszych
gdzieś tam w zbiorach są kasety, taśmy, na których znajduje się tego typu muzyka, no to nie dziwmy się, jeśli dręczą nas potem różnego rodzaju objawy z pogranicza przekleństwa. Świadomy jestem w tej chwili, mógłby mi ktoś zarzucić i powiedzieć: bracie, ale przecież martwe przedmioty same w sobie nie mają żadnej mocy, prawda? Tak, to prawda. Martwy przedmiot nie ma w sobie żadnej mocy, ale temu martwemu przedmiotowi można udzielić demonicznego namaszczenia. Można udzielić mocy. I różnego typu szamani i inni właśnie tym martwym przedmiotom udzielają niejako swojego demonicznego namaszczenia. Powiem tak, jeśli martwe przedmioty można namaścić, aby były błogosławieństwem, a zaraz pokażę, że to można, to dlaczego nie można namaścić martwych przedmiotów demoniczną mocą? Można czy nie można? Przekonajmy się najpierw co do tego, że martwe przedmioty mogą być nośnikami błogosławieństwa. Przypomnę wszystkim, bo przecież doskonale o tym wiecie, że kiedy Mojżesz był na górze, Bóg mu nakazał, aby zbudował namiot i w tym namiocie Bóg nakazał, aby postawiona była skrzynia przymierza. Pamiętacie to, prawda? Skrzynia to skrzynia, martwy przedmiot. Mój brat do skrzyni sypał zboże. Martwy przedmiot. Ale czy pamiętacie? Dlatego, że nad tą skrzynią wzywano imienia Pańskiego. Razu pewnego Filistyni ją ukradli. Czy pamiętacie, co się działo? Postawili ją w świątyni ich Boga Dagona. Kiedy rano się obudzili i przyszli do świątyni, Dagon, ich Bóg, bóstwo, ich posąg, jego posąg leżał twarzą przed skrzynią przymierza. Postawili go na powrót. Następnego dnia przyszli, a miał odrąbane nogi, odrąbane ręce i leżał na progu. A skrzynia stała, gdzie stała. Pytam więc, jak to się stało? Jak to się mogło stać, że ten martwy przedmiot, jaką była skrzynia przymierza, potrafił nie tylko przywrócić posąg, ale go także skruszyć? Bo nad tą skrzynią było Boże pomazanie. I Bóg już wtedy chciał nas przekonać, że większy jest ten, który jest z nami, niż ten, który jest na zewnątrz. Ale to potwierdza tezę, że nawet martwe przedmioty, namaszczone, pobłogosławione, mają w sobie nośnik. One same nie są mocą, ale są nośnikami mocy. Weźmy inny przykład. W Dziejach Apostolskich, w 19 rozdziale, spotykamy zdumiewające wydarzenia. Zdumiewające wydarzenia w 11 do 12 wiersza. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Następne zdanie. Tak, iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono na chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. No cóż taka chusteczka? No co chusteczka? Martwy przedmiot, prawda? Martwy, a przepaska? Martwy przedmiot. No to jakim prawem
Skąd się to wzięło, że te martwe przedmioty, gdy dotykały ludzi chorych, oczywiście najpierw po dotknięciu Pawła, i dotykały ludzi chorych, to chorzy byli uzdrawiani. To jak to się działo, że te martwe przedmioty, chusteczki, powodowały, że duchy demoniczne nie mogły znieść ich obecności i wychodziły? Odpowiedzcie mi na to pytanie. Iż chusteczek mamy w domu? Iż przepasek mamy w domu? I co? I dzieje się cokolwiek? Nic się nie dzieje. No ale dlaczego tu się działo? Bo moc została przekazana tym chusteczkom. Bo moc ducha, której Paweł był pełen, została przekazana tym chusteczkom. I nie myślcie, że to się działo tylko wtedy. Ja też to przez jakiś czas praktykowałem. Kiedy kończyłem ewangelizację w jakimś tam zborze, zawsze prosiłem, aby w ostatni wieczór ludzie przynieśli chusteczki, jeśli mają w domu chorych. I ludzie przynosili, niekiedy był to stos. Czasem polewaliśmy te chusteczki oliwą, ale zawsze wkładaliśmy ze starszymi zboru na te chusteczki nasze ręce, modliliśmy się i w sensie duchowym przekazywaliśmy autorytet i moc imienia Jezus i prosiliśmy, żeby ci, którzy te chusteczki przynieśli, teraz zanieśli do miejsc, gdzie leżą ci chorzy, włożyli na ich ciała i modlili się. I wiecie, że po tym ku mojemu zdumieniu otrzymywałem wiele dowodów, pism, świadectw, że ludzie byli uzdrawiani. Chusteczka to chusteczka. A jednak, jeśli z wiarą i w autorytecie Jezusa to czynimy, tak jak to czynił Paweł, to nie ta chusteczka uzdrawiała, prawda? No bo cóż, to jest normalny przedmiot, materiał. Ale modlitwa wzniesiona nad tą chusteczką i moc, która została w imieniu Jezusa na nią włożona, powodowała, że ta moc skutkowała wtedy, kiedy ludzie kładli je na chore ciała. Weźmy inny przykład. Również w Dziejach Apostolskich. W Dziejach Apostolskich w piątym rozdziale, w 14 i 15 wierszu przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. A dalej? Tak, iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Zauważyliście? Zauważyliście to zdumiewające zjawisko? Że nawet cień przychodzącego Piotra powodował, że wielu chorych i dręczonych przez duchy nieczyste byli uwalniani i uzdrawiani. No co to cień? No jaką moc może mieć cień? To co to jest? Bajka z tysiąca jednej nocy? Wierzymy w to, czy nie wierzymy? Wierzymy, bo to jest napisane. Cień przychodzącego Piotra to była taka sama cień, jak i nasza. Ale ponieważ Piotr był człowiekiem pełnym ducha, to namaszczenie nawet na jego cieniu spoczywało. No a w liście Jakuba, 5 rozdział, w 14 wierszu. Choruje kto między wami? Niech zawoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A dalej? A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego
i Pan go podźwignie. No i znowu pytam, oliwa. A co to jest oliwa? Oliwa. Przedmiot. Nie mający w sobie żadnej mocy. A to dlaczego Pan każe, abyśmy, gdy się rozchorujemy, wezwali starszych, a oni, aby nas namaścili oliwą w imieniu Pańskim. Dlaczego taki warunek? No bo modlitwa starszych sprawia, że przekazują oni namaszczenie na tę oliwę i namaszczany jest fizycznie, jak gdyby przekonany, że przez tę oliwę spływa na niego moc uzdrowienia. Znowu przedmiot, martwy przedmiot, powoduje uzdrowienie. Tak to się dzieje. Tak to się dzieje. Już chyba kiedyś tu mówiłem, czytałem świadectwo pewnego księdza katolickiego, bo jak wiecie, dobrze by było, żeby to ciągle było wyświetlone, bo to uciekło. Pewnego księdza katolickiego, wiecie, że katolicy zrobili z tego pewien dogmat. Dogmat zwany, kto był katolikiem? Ostatnim namaszczeniem. A więc jeśli ktoś już dogorywa, umiera, to ksiądz biegnie z czym? Z oliwą, aby dokonać tak zwanego ostatniego namaszczenia. No, czym się kierują? No, wiem, czym się kierują, ale nie chodzi mi dzisiaj o to. Uważają, że człowiek umierający powinien być namaszczony ostatnim namaszczeniem. No i ten ksiądz powiada, często byłem wzywany jako ksiądz do umierających osób, parafian. Przychodziłem, namaszczałem oliwą, pomodliłem się i ku mojemu zdumieniu chory zamiast umierać był uzdrawiany. To nie dlatego nawet, że ten ksiądz w to wierzył, ale po prostu ze względu na wierność słowu, jakie Bóg powiedział. A więc ta oliwa to jest przedmiot. Ona nie ma żadnej mocy. Ale wiara, modlitwa, namaszczenie sprawia, że chorzy są uzdrawiani. A więc, kochani, skoro gdy udzielamy przedmiotom błogosławieństwa, namaszczenia, to dlaczego przekleństwo nie mogło być przekazane za pośrednictwem przedmiotów? Może czy nie może? Może. Może. I kiedy prowadzę rozmowy duszpasterskie i czasem ktoś mi mówi, pastorze, ja mam notoryczne stany lękowe albo mam nocne, koszmarne sny, albo czasem nawiedzają mnie nawet myśli samobójcze i tak dalej, i tak dalej, to zawsze wówczas pytam, a czy wiesz, co jest w twoim domu? A czy wiesz, co jest na tobie? Czy wiesz, co nosisz? Czy nie nosisz przypadkiem jakiegoś amuletu przez babcię ci przekazanego? Jakiegoś dziedzictwa, w którym niby ma być błogosławieństwo, a w rzeczy samej jest przekleństwo. No więc to może być także przyczyną przekleństwa. Co więc w takich sytuacjach robić? Co więc należałoby zrobić? Nie wolno, kochani, zamiatać pod dywan. Nie wolno mówić, a to tylko przedmiot,
a to tylko rzecz, martwy przedmiot, martwa rzecz. Zauważcie, co robili nasi bracia i siostry, którzy na pewno nie mieli wykształcenia teologicznego, nie mieli tytułów, ale mieli rozeznanie duchowe. A ono często jest ważniejsze niż tytuły. Zgadzacie się ze mną? Bo bez namaszczenia teologia zabija, litera zabija, duch ożywia. Popatrzmy więc, co praktykowali, co robili nasi, nazwijmy to po imieniu, prymitywni bracia i siostry, bo tak się ich często nazywa. W Dziejach Apostolskich, w 19 rozdziale, w 18 wierszu, wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. Dalej, a niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu. Co robili? Nie zostawiali tego dla potomków. Nie zostawiali to jako pamiątki rodzinne. Ale co robili? Znosili to i palili wobec wszystkich. A ich wartość, to jest ogromna wartość. Bo wartość tylko tych naznoszonych przedmiotów wynosiła tyle, ile 50 tysięcy owiec. Wtedy się na owce wszystko liczyło. Nie wiem jak dzisiaj, ile dzisiaj owca kosztuje. Pomnóżcie sobie to więc razy 50 tysięcy. Ale prymitywnie. Przecież to można było sprzedać. Przecież to można było na kościół ofiarować. A oni to wszystko spalili. Prymitywny ten chrześcijański naród. Tak, ale oni wiedzieli, że za tym stoją określone moce demoniczne. I że trzymanie tego w domu to jest udostępnianie diabłu dostępu. I ktoś słusznie zauważył, że zaprosić szatana w gościnę jest bardzo łatwo. Wystarczy mieć amulet. Ale pozbyć się go jest bardzo trudno. Łatwo go zaprosić. Wystarczy ta rock'n'rollowa, heavy metalowa muzyka, idąca w kierunku współczesności. Ale wyrzucić tę taśmę z domu, to zaraz się szuka różnych argumentów. No co, to jest tylko przedmiot. A to mi babcia ofiarowała. A to jest pamiątka rodzinna. Ten łańcuszek ze znakami zodiaku. To jest pamiątka rodzinna. No przecież, no co to tylko przedmiot. Oni trochę inaczej do sprawy podchodzili. I dlatego odnosili zwycięstwo. A wielu chrześcijan męczy się, i pisze prośby o modlitwę i jeździ od zboru do zboru, by się o niego modlono. No ale to nie, w ten sposób to nie funkcjonuje. Trzeba najpierw się pozbyć tego, co jest przyczyną przekleństwa. Czy możecie się ze mną zgodzić? Amen? Czy też nie dowierzacie? A jeszcze w 5 Księdze Mojżeszowej zwróćcie uwagę, co jest napisane. 5 Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, 26 wiersz. Posągi ich bogów spalisz ogniem.
Nie pożądaj srebra i złota, które zna nich, abyś się przez nie nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. I następne. Nie przynoś tej obrzydliwości do Twojego domu, bo zostaniesz obłożony błogosławieństwem, klątwą. Klątwą. Jeśli to stoi w Twoim domu, klątwa wisi nad Tobą i Twoją rodziną. To nie ja napisałem i to nie jest mój wymóg, to jest Boże Słowo. Jeśli więc wierzymy Bożemu Słowu, to musimy być świadomi, że mając to, trzymając to, słuchając tego, sprowadzamy na siebie jeszcze raz klątwę. Klątwę. I jak powiedziałem, na próżne są nasze modlitwy, jeśli pewnych rzeczy nie uczynimy. Jeśli z pewnymi rzeczami się nie rozprawimy. No, nie chcę wchodzić głębiej w szczegóły, bo iluż wierzących dzisiaj sięga po horoskopy albo po inne tego typu no, praktyki. Jeśli to ma miejsce, obawiam się, że niebo jest nad taką osobą ołowiane, zamknięte. Zróbmy to, co należy do nas, a potem oczekujmy, że Bóg zrobi to, co należy do Niego, a nie odwrotnie. Najpierw mnie Boże błogosław, a ja się zastanowię, czy zrobi z tym porządek, czy nie. To nie ta droga. Tak więc przechowywanie przedmiotów obłożonych klątwą, sprowadzających klątwę, jest tym trzecim źródłem. Z powodów czasowych nie rozwijam tego tematu szczegółowo. Czwartym źródłem, i dzisiaj na tym zakończymy, czwartym źródłem sprowadzającym nawet na dzieci Boże przekleństwo jest przebywanie, jest bycie w miejscach zamieszkiwania demonów. Powiecie, no ale demony są wszędzie. Tak, to prawda. To są niewidzialne duchy, bezcielesne duchy, i rzeczywiście one mogą być wszędzie. I są pewnie wszędzie. Tak jak i aniołowie są wszędzie. Ale kochani, są jednakże szczególne miejsca, pewne miejsca, gdzie ich ilość jest zdecydowanie większa niż gdzie indziej. O, tu ich nie ma. Bo często się modlimy, Panie, osłoń to zgromadzenie przed wszelką inwazją, wszelkim wpływem mocy demonicznych. Modlimy się, aby duch ospałości nie wszedł za kimś i by ten ktoś na twardej ławce nie spał jak najwygodniejszym fotelu albo łóżku. Bo jak taki demon dopadnie kogoś, to mówię wam, jeszcze dobrze nie usiądzie w kościele, a już śpi. A pamiętam świętej pamięci brata Kazimierza Ciepieluka. To był taki bezkompromisowy kaznodzieja. Kiedyś tam w Rzeszowie on usługiwał i pewnej siostrze się zdrzemnęło. A on usługiwał, a ona drzemała. To znaczy zgadzała się ze wszystkim.
Tak, tak, bracie Szypie. On się tak zdenerwował, bo był bardzo taki impulsywny. Siostro, obudź się, bo widzę, że cię diabeł ujrzał. Ja to L tak wymawiam, bo jeszcze mój język jest nie do końca, a on to tak mocno potrafił. Diabeł cię ulula, ona się zerwała i usiadła. I obserwowałem ją potem do końca zgromadzenia, nie zmrużyła oka. Ja tego już robił nie będę, ale pastor może to zrobić. Jak zobaczysz, że ktoś tam kogoś diabeł ululał pod balkonem, no to myślę, że tak powinno się zrobić. No, jak będzie, tak będzie. No w każdym razie modlimy się o to, żeby moce ciemności, demony nie przedostawały się do zgromadzeń. Czasem duch ciężkości kogoś napada. Nagle mu się wszystko przypomina. Jakiś ciężar. I zamiast wespół sam z Bogiem chwalić Boga, on myśli, że tam kaczki mogły później w czyjąś zagrodę. A więc moce ciemności mogą i tutaj oddziaływać. No ale siłą rzeczy są tu ograniczone ze swoim wpływem, ze względu choćby na wypowiadane imię Jezus. Ale są miejsca, gdzie one się czują panami. Popatrzmy do Ewangelii Marka. Spójrzcie do Ewangelii Marka. W 5 rozdziale. Wiadomo, o czym mówi 5 rozdział. 5 rozdział mówi o tym, że Jezus przybył w łodzi z uczniami na drugi brzeg jeziora. I oto wybiegł mu na spotkanie człowiek opętany, o którym Biblia mówi, że był w nim legion demonów. Legion liczył wówczas około 6000 żołnierzy. Katastrofa. W tym biednym człowieku musiało być około 6000 różnych demonów. I Jezus przystąpił do ich wypędzenia. I popatrzcie, o co biedacy prosili. W wierszu 10 czytamy, że ich ten wiodący demon, ten ich rzecznik prasowy, jakbyśmy to powiedzieli, prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A co za różnica tu czy tam? A jednak tam, w tym miejscu, one się czuły najlepiej, najbezpieczniej. Coś powodowało, że tam się miały najlepiej. I kiedy Jezus przystąpił do ich usunięcia, prosiły, zostaw nas tutaj. Gdyby im tam źle było, to by się cieszyli z tego, że ich stamtąd wypędza. Prosiły go, aby ich stamtąd nie wypędzał. Skoro już, to poślij nas świnie, a mimo to, abyśmy tutaj pozostać mogli. Inny przykład. W pierwszej Księdze Królewskiej. W pierwszej Księdze Królewskiej w 18 rozdziale, w 19 w zasadzie rozdziale jest mowa o stanie psychicznym wielkiego proroka Eliasza. W 17 rozdziale czytamy rzecz niesamowitą. Wtedy, kiedy wszyscy stracili już wiarę w to, że Bóg jest,
kiedy zburzono ołtarze, wymordowano proroków pańskich i Jezabel triumfowała na czele z Achabem, nagle pojawia się jakiś góral z gór Giradu i mówi: żyje Pan, a ja stoję przed Jego obliczem. Trzeba było mieć odwagę, bo przecież Achab mógł jednym ruchem miecza pozbawić go życia. Cała armia była z nim. Tymczasem Eliasz, człowiek niezwykle odważny, żyje Pan. 17 rozdział, wiersz pierwszy. A potem to słynne zwycięstwo na Górze Karmel. Setki proroków Baala i Aszery zostało pokonanych. Eliasz odniósł triumf, ale uważajcie, czasem triumf potrafi zaćmić umysł albo pozbawić nas czujności. Jeśli odnieśliśmy sukces, to się nam wydaje, że zawsze już tak będzie, że nic tam nie grozi. Pamiętacie tego Żyda, który jak ubogi przyszedł do rabina: rabinie, co ja mam robić, co ja mam robić, Sara na mnie narzeka, bo nie mam pieniędzy. A rabin go pochlepał i powiada: i cech, nie martw się, zawsze tak nie będzie. I nastąpiła dłuższa przerwa, nie ma Icka. Gdzieś po latach rabin spotyka Icka na ulicy. No Icek, i co u ciebie? Ach, rabinie, wszystko mi się wiedzie, niczego mi nie brakuje. Sara, moja żona, zadowolona. A rabin go pochlepał i mówi: Icek, zawsze tak nie będzie. To, że odnieśliśmy zwycięstwo, nie oznacza, że mamy chodzić w euforii, że sobie możemy pozwolić na brak czuwania i ostrożności, bo to nas zaprowadzi do pychy, zarozumiałości, a w konsekwencji do upadku. I wydaje mi się, że Eliasz coś z tego przeżył. Odniósł triumf, a potem Bóg mu tego wcale nie kazał. Nigdzie nie czytamy, by Bóg mu powiedział: a teraz biegnij do Izraela. A Eliasz to zrobił. I 19 rozdział o tym mówi, że Eliasz biegnie przed powozem Achaba aż do jego siedziby, gdzie mieszka jego bałwochwalcza, rozpustna, okultystka żona Jezabel. A skoro ona tam i wróżyła, i czarowała, bo nazwana jest czarownicą, to musimy sobie powiedzieć, że musiało tam być zbiegowisko, cała chmara demonów. Zgadzacie się ze mną? Musiało tak być, bo tam się czuły dobrze. Tam ich nie przeszkadzał, tam ich nie mówił: wynocha stąd. Nikt, bo to było ich miejsce. I oto nagle pojawia się tam Eliasz. I teraz śledźcie postępowanie, życie, psychikę Eliasza. Gdyby może miał pomocników, ale on się czuł osamotniony. Nie miał nikogo obok siebie. Jak go tam dopadła ta sfora demonów, to widzicie, co jest powiedziane? Że się zląkł, ruszył, wlazł pod jakieś krzaki i życzył sobie śmierć. Ledwo go Bóg stamtąd
wyciągnął. Ale już Eliaszem się Bóg dłużej nie mógł posługiwać. Natychmiast mu powiedział: Eliaszu, ja to mówię skrótowo, idź i na swoje miejsce namaść Elzeusza, no i tak dalej, i tak dalej. A więc znalazł się Eliasz w zagęszczonym powietrzu pełnym demonów. I ci, którzy się zajmują wypędzaniem demonów, zgodzą się ze mną, że jest w tym jakaś prawda. Możemy uwolnić kogoś, ale nie zawsze sobie poradzimy, kiedy nastąpi kontratak. A demony mają to do siebie, że wychodząc idą, biorą 7 gorszych i wracają. I jeśli ten ktoś nie wie, jaką zająć postawę, biada mu. Biada mu. Znam ludzi, którzy psychicznie się załamali, ponieważ nie wiedzieli, co zrobić. Dlatego moje mówienie jest takie. Jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz, bo sobie szkody zrobisz. W każdym razie z Eliaszem działo się coś niesamowitego. Już to chyba kiedyś też mówiłem. Kiedyś w niedzielę po nabożeństwie wracam do domu, telefon. Telefon z Hajnówki. Podniosłem telefon, a tam piski, krzyki, wycie. Jakaś dziewczyna mówi: pastorze, modlimy się o uwolnienie od demona, ale nie możemy sobie poradzić. A nią rzuca po ścianach, kaleczy się. Pytam, no a po coś się zaczynamy, skoro nie potraficie sobie poradzić. Jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. Szukaj kogoś z doświadczeniem. Kogoś, kto może trochę więcej w tym zakresie poznał prawdy. To nie znaczy, że tylko wyjątkowe osoby mają prawo zmagać się z mocami ciemności. Ale, przepraszam, wchodzimy nie na to terytorium. I miejscami takimi, w których może być skomasowana ilość mocy ciemności, są na przykład sklepy pornograficzne, domy rozpusty, meliny pijackie i tak dalej. I jeśli ktoś tam świadomie stawia stopy, to musi się liczyć z faktem, że wchodzi na obce terytorium, a to nie pozostanie bez skutku. A więc czwartym źródłem, z którego spadać mogą przekleństwa, to są miejsca, w których przebywają demony. Ale tak jak powiedziałem, to nie musimy być my. To mogli być nasi dziadowie. Być może oni w tym hodowali. I teraz niejako demoniczne moce prawem dziedziczności roszczą sobie prawo, by atakować nas, byśmy tak postępowali. Dlatego w ostatni wtorek, za 2 tygodnie, będziemy mieć tę przez niektórych z was oczekiwaną modlitwę. Tymczasem zapamiętajcie, większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Piotr pisze, a nasze dziedzictwo jako dzieci Bożych jest nieskalane, niezwiędłe.
Ale to nie oznacza, że wróg z nas zrezygnował. Pamiętajmy, żyjemy na obcym terytorium. Świat nie jest naszym domem. Dlatego diabeł wszystkie zastępy swoje mobilizuje. Nie przeciwko tym tam, ale przeciwko nam. Bo to z naszej strony się obawia. To nas traktuje jako intruzów. I stąd się bierze ten znak zapytania. Nawet ostatnio ktoś do mnie napisał. Pastorze, co to jest? Kiedy byłam w świecie, nie miałam tylu problemów i psychicznych, i fizycznych, jak teraz. Teraz, gdy się nawróciłam i chcę szczerze służyć Bogu, wszystko się wali na moją głowę. Skąd się to bierze? Musiałam napisać. Droga siostro, dlatego, że nagle przeszłaś z obozu wroga do obozu światłości. I tak jak do tej pory byłaś po stronie wroga i on cię zostawiał w spokoju, tak teraz robię wszystko, by ci uprzykrzyć życie. Halleluja. Bóg dobry jest? Dobry jest? Amen. Niech mu będzie chwała.